dotykał, więc wątpię. A ktoś ją dotykał, bo jest przestawiona. No to tylko była przeniesiona pewnie. Nie dotykał w dalszym ciągu. I jest postawiona, ale ktoś ją zajebiście zaparkował, nie? Ja nie. Zaraz wam ludzie pokażę. Patrzcie to. To się samo tak pewnie. Patrzcie, zobaczcie jak ona jest zaparkowana. Ja nie wierzę. No przejdź zobaczyć. Nie mam czasu. Chłopie, nie, jak szarpnę, nie? To pierdolnie cały płot. Pewnie wystaje ta. No jest cały tył zarzucony na płot. No bo żeby mleko nie zagęstniało. Jo, żeby było pod skosem. Chłopie, jak szarpniesz, to od razu ta śmietana serwata. Ale jak pierdachło, chłopie, to u góry aż się te wlewy pootwierały i chlupnęło mleko. Ale ładnie wygląda. Znaczy, że jeszcze dobre. Dobra, jedziemy z mlekiem. Podejrzewam, gdyby case był mniej rozwalony, to 150 ton byśmy dobili. By było, ja, no, 150 ton by było gdzieś. Ale to jest. Tak, jeszcze i w ogóle. I tak nie jest źle. 140 ton, jak na mnie, to jest. Ej, chłopaki. Mm. Tak. Powiedzcie mi jedną rzecz. Tucham. Sprzedałem mleko. Aha. A czemu mamy tak. Czemu mamy minus? Zepsuło. Fajnie tam masz, tylko na kontakty widzę. Ej, o co się stało w tym momencie? Fajne masz kontakty, ci powiem. Zajebiste to mleko, że zawiózł, no. Ej, ja nie wiem o co chodzi, nie? A ja wiem. Ja też. Czemu? Co? A, dobra, kredyt spłacony, ja pierdzielę. To było dobre. Myślałem, że się zeszczę to skisnę, nie? Czekałem tą reakcję, Bronka. Kurde, chłopie, a ja mówię, ja pierdzielę, czemu mamy minus 2000? Mówię, kurwa, ukradli. Sprzedał mleko, zabrali mu pieniądze. Chłopie, już myślałem, że ukradli nam mleko z beczki, że mnie tu... Możesz taki odcinek o rolnictwie zrobić. Jak w tym, jak w szybkich i wściekłych robili, jeździli za tymi samochody kradli z ciężarówek, znaczy z paliwem kradli z tego, ciężarówki z paliwem, tak myślałem, że mnie okradli po drodze. Mleko z pieniędzy, człowiek. Jeszcze zabrali mu pieniądze z konta. Ty byś chciał widzieć moją minę, jak ja wszedłem do tego, do ciężarówki i patrzę, mleko się sprzedało minus 2000 na koncie. Wygrał. Masakra.